Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. I zaczniemy sobie od mojego ulubionego trybu, czyli Drift. Jaki samochód? Lotus Europa S. Szczerze powiem, że zaskoczony jestem tym, że Europa pojawiła się w Carbonie, ale... Ach, Drift! I start! Nie no, za wolno. Nie no, kurde. Dobra, ale zaraz będzie druga klasa pojazdów i te będą szybsze i będzie się driftowało lepiej. Ale ten wyścig jest taki fajny, ten tor jest taki fajny. Ja bym tutaj moim, nie wiem, au! Mustangiem GT robił takie ślizgi, że szok. Ale będą jeszcze nowe samochody, którymi pewnie nie jeździłem i nie robiłem na pewno driftów. No, co ty robisz, Lotus? Ja tu chcę kombosa zrobić 20 razy. Nie, tu się nie da 20 razy, bo tutaj są strefy tych driftów. Jezu, ale to jest wolne. Ten wyścig w ogóle nie jest dla tego samochodu. Ten samochód powinien wypieprzać na kanion, tam gdzie są ostre, małe zakręciki. O, tak powinno być. Kurde, ale oni mają dużo punktów, ci moi przeciwnicy. Przeważnie wyprzedzam ich o 1 milion, a teraz są niebezpiecznie blisko. 38 tysięcy do 85 tysięcy. No co ty robisz, Lotus? Skup się! Mamy tu wojnę do wygrania! Ach, uwielbiam te drifty. Ale uwielbiam je w dobrym samochodzie! Szybkim! Zwrotnym! A jak... Ja tu muszę trzymać cały czas gaz, bo jak puszczę... Ja wiem, że jak puszczę, to nagle złapię fajnie przyczepność, nie? Ale wtedy traci dużo prędkości, a ja muszę tu szybko jechać. Bo ja nie umiem wolno. No dobra, ale drugie okrążenie ukończone. Chyba wygram, co? Dobra, poszło jakoś. Okej. Teraz powinno być szybciej. No dalej. Oje, teraz jest szybciej, jest moc, niebieski pasek. Fantastycznie. Oh! Widzicie, to jest to. Tu ja sobie mogę już tym gazem operować. Jest 100 razy lepiej niż tym jakimś lotusiwem. O, oh, już mogę driftować, dobra. Na prostej było tak ciężko, ale mamy radę. Strasznie lubię ten wyścig. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w którymś tam odcinku bardzo fajnie mi się tu driftowało. Właśnie w Mustangu GT. No i... Pierwsze okrążenie zaraz będzie za mną. Jest! Prędkość! Oje! Jest! O, jak cudownie! Zobaczcie na to! Jak pięknie! No nie, to jest coś pięknego, moi drodzy! O, tak! Ale zaraz będę jechał jeszcze szybszym autem. I nawet na dodatek nie wiem, co to będzie za auto. To jest to! Nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że nie w kanionie, bo jak widzicie, te wyścigi na torach w mieście są mega emocjonujące. Och, milion! 105. Ale nie jestem z siebie zadowolony. Powinienem mieć punktów 1 140 000 co najmniej, żeby zaliczyć to zadanie dla mnie. No ale dobra. Corvette Z06 Drift. 250 tysięcy. Zobaczcie na tę jelita na mapce. Ja pierdzielę. Ojej. Ojej. Jak fantastycznie. Ej, zobaczcie, ostatnie wyzwanie na złoto i znowu mamy muscle cara, nie? Tym razem nie klasyka, tym razem nowszego muscle cara. O, to może być ciężko. Muszę się trochę skupić, postarać bardziej.
Wow! Ojej! Przepraszam. Nie chciałem tak zlamić. Za szybko jechałem, ale nie wiem ile tam miałem na liczniku nawet. Nie było okazji się spojrzeć na to. Teraz jadę trochę za wolno, wiem, dobra, przyspieszyć czas. O! No nie, i co ty robisz, Corvetta? No jak tak możesz widzom psuć oglądalność? Znaczy oglądanie. Trzeba umilać troszeczkę. To cię nie będą lubić, Corvetta, wiesz? Nie wiem, ludzie, czy mnie nie będą lubić. Cicho, Corvetta, skup się na jeździe. Fantastycznie sobie radzisz na razie. I tak ma być, tak ma być. Ej, powiem wam, że Supra była fajniejsza do driftu. Trochę może wolniejsza, ale fajniejsza w opanowaniu, na pewno. Super. 30 tysięcy? Co to za... Co za punktacja jakaś. Nie wiem, czy ja ukończę te wyzwanie, jak będę tak zarabiał. 250 tysięcy punktów muszę mieć. Nie mam pojęcia, ile teraz mam, bo nie mam czasu się spojrzeć nawet na tą listę. Widzę tylko mniej więcej, że jestem gdzieś na pierwszym miejscu. O! Bardzo dobrze! To było super! To było super! Aj, to już nie. Drifty tutaj są zajebiste. Są tak mega arcade'owe i tak fajnie się je robi. Jak się już nauczę, bo na początku było trochę ciężko. Dobra, ile punktów zaliczyłem to w ogóle, czy nie? 1 300 000. Dupa. No dobra, i tyle z driftowania w karbonie. A tu co? Wojny wyścigowe, srebro. Mitsubishi Eclipse. Dobra, po kolei, po kolei. Chrysler 300C Hemi SRT8. Wygraj próbę prędkości na torze $1 000 000 z łatwym przeciwnikiem. Lecimy. Cześć, Junia, cześć. Ona się zawsze ze mną tak wita. Aha! Próby prędkości, ja to uwielbiam! Idziemy tu. Tu będzie lepiej. Ale się wstrzeliłem, cudownie. Czy tu będzie coś? Nie, tu będzie chyba dopiero na zakrętem. Na zakrętem, za zakrętem. O tak, o, trzeba się tutaj ładnie wstrzelić. O tak! Ciekawy, który będę, no, teraz może się okazać, że nie będę na pierwszym miejscu. Ktoś mi może tu wyprzedzić. O, zobaczcie, jaka mała różnica. 186, ja, przeciwnik 183. 3 km na godzinę różnicy. 382, zobaczymy ile oni będą mieli. No, widzę tu jednego koksa. Mam. Oj, będzie chyba ostra rywalizacja, jak będę walczył o złoto. Ale ciągle utrzymuje się pierwszy. Więc chyba nie jest tragicznie. Tutaj też się... Chwileczkę. Tutaj też się liczy to, aby... Aby dojechać na metę jako pierwszy, tak? Bo wtedy przeciwnicy tracą jakby punkty prędkości. Więc w zasadzie już się nie muszę specjalnie starać. Po prostu wystarczy sobie dojechać... O! Na metę pierwszą. Ja pierdzielę, w ogóle mnie ten trafik nawet nie spowolnił. Ten samochód musi być bardzo ciężki w tej grze. Aj, tyle zakrętów, zobaczcie. Zaraz za zakrętami dają... Radar, no to jest... Znaczy radar. Pomiar prędkości. To jest po prostu rzeźnia. 222, czy to jest szczyt możliwości tego samochodu? Pewny nie jestem. Okej, okay. I ukończone. 1185, no. Ale już jak na, za złoto, o złoto będę walczył, może nie być tak wesoło. Co tutay mam? Ford Mustang GT. Super, uwielbiam ten samochód. Bardzo fajnie mi się nim jeździło.
Nawet wygrywałem, jak pamiętacie, z klasą trzecią, jak się nagle pojawiła, gdy walczyłem z... na terytoriach, gdzie właściwie nie powinno jej być. Tej klasy trzeciej. I udawało mi się wygrywać. Oj, niepotrzebnie tak z tym nitrem tutaj wariuję. Co to za wyścig? Kojarzę go też, ale nie wiem, jak się nazywał. Super. Zaraz. Jak on się nazywa? O, coś mi świta. Tak, to też jest chyba klasów? Nie, to nie jest klasów. A to nie wiem. Chyba nie ma takiego opowarcia. Jest bardzo podobny, ale on się zaczyna w innym miejscu. Ale swoją drogą, no nikt mnie nie przegonił jeszcze, no to świetnie. Zobaczcie, mam 413, a zaraz za mną jest gościu, który ma 300... ile? 64. Wydaje mi się, że ten Mustang nie ma obniżonego dachu, bo... ja sobie obniżyłem i on wyglądał całkiem ładnie. Przynajmniej podobał się wam tak samo jak i mi. A to się rzadko zdarza. No i super. Zostało jeszcze tylko, no już właściwie meta, tak? Tutaj mamy metę. O i super. Ukończyłem sobie ładnie wyścig. Wow, tu mamy, o kurczę, zobaczcie jakich przeciwników. Carrera GT, jestem ciekaw jakby tak Carrera jeździła. Nigdy nią nie jeździłem w tym NFS-ie, Carbonie. O Jezus, jaki paskudny bodykit, jak oni mogli to zrobić? No i jak, ja się pytam. Takie piękne auto, oni musieli go tak znubić, no. Ej, jestem pierwszy, słuchajcie. Corvetta jest pierwsza chyba. Nie ma co się dziwić, co nie? SLR ma dużo gorsze osiągi. Ale udało mi się wbić na pierwsze miejsce. Moją przewagą... o, rozbił się. Moją przewagą tutaj jest na pewno lepsze prowadzenie. Muszę to wykorzystać. O właśnie. Ej, nie można tym skrótem, ale lipa. Kurde, Corvetta jedzie pierwsza, niedobrze. Stewart. Który? Pierwszy, dobrze. Niewielka przewaga, moi drodzy, niewielka. Zobaczcie, jak gościu w Corvecie jest na przedzie, co nie? Więc, no, teraz czuję się naprawdę zagrożony i bardzo dobrze. Przedostatni punkt, ostatni to będzie już meta. Więc trzeba podgonić przeciwnika. Będą teraz ostre zakręty. I jest skrót, fajnie. Pojedziemy sobie ładnie skrótem. I pięknie wyjadę z... o, ale przyspiesza, zobaczcie. Dobrze. Jaką mam przewagę? No, niewielką. Tu już mamy koniec. Wow, ale przyspieszenie, zobaczcie jak co ta Corvetta robi. No nie? Dobra, i teraz muszę zdążyć. Jest, udało się. Jestem ciekaw jaka jest różnica. Zobaczcie, dojechałem jako drugi. Pokaż pozycję. A, no dosyć spora jeszcze tam mogłem sobie trochę po tego posiedzieć z tyłu. W ogóle dziwi mnie jedna rzecz w tej grze, że Aston Martin DB9 jest w pierwszej klasie samochodów. On wygląda na takiego, który powinien być w trzeciej, co nie? No ale wygląd to nie wszystko, liczą się też osiągnięcia. Wow. O, to jest ten bodykit, który był w Need for Speed World, skumajcie sobie. Zresztą kolor nawet jest podobny do tego, który ja mam właśnie w Wordzie. Zobaczcie sobie, co nie? Tylko, że ja mam jeszcze tam jakieś malunki i takie pierdoły. Ale bodykit jest normalnie
ściągnięty z tej gry. A właściwie to jest ściągnięty już z Need for Speed Underground 2. Bo ja miałem tam właśnie Eclipse'a i ten body kit wsadziłem sobie już w tamtej grze. Więc zobaczcie, przez ile NFS-ów ten body kit się już przetoczył, prawda? Zdumiewające. Po prostu jest fajnie wykonany. Mi się podoba. Chociaż jedna rzecz mi się nie podoba w tym bodykicie. Mianowicie tył. O kurczę, trzy okrążenia. To jest Downtown Challenge. W każdym razie tył mi się w tym bodykicie nie podoba. Jest taki... Znaczy nie sam tył, bo nad kola są super. Boki są super. Zderzak z tyłu jest super, ale ten dolny element, nie wiem, jest jakiś taki za długi. Ja bym to inaczej trochę ukształtował chyba. Chociaż nie wiem, czy by to pasowało tak wizualnie. Podejrzewam, że twórcy, tworząc właśnie ten body kit do Need for Speed Underground 2, może nawet w jedynce był ten body kit, ale pewnie bardziej kwadratowy. Jeśli był, chociaż wątpię. To właśnie zrobili tak, żeby to wszystko mniej więcej pasowało do siebie, tak? Ale ja bym tu trochę pozmieniał. Na pewno bardzo też mi się podoba wyziew z tyłu. Taka duża, duża rura. No i powoli zbliżam się już do mety. Oj! Nie było ciężko, jak widzicie, nie widać nawet moich przeciwników, którzy jechali w Astonach, Martinach, DB9 i innych tego typu. Dobra. Wow. Ciekawe, jak właśnie ten Dodge Challenger będzie śmigał, bo jest to ostatnia klasa samochodu. Więc musi być bardzo szybki w takim razie, prawda? Przynajmniej na mój rozum. Tak ja to z tego wnioskuję. No ale jak będzie, to zobaczymy. A ten Mercedes, jak on jeździ? Taki przeciętniak, no. Nic nie ma w nim szczególnego. Nie skręcasz ani dobrze, ani źle. No, tutaj ja znamiłem, mogłem po prostu przyhamować lekko. Chciałem sprawdzić, jak sobie poradzi bez redukcji gazu na zakręcie. No i nie poradził sobie. Ale to nic. Ten skręt nie jest aż taki jakiś hardkorowy. Jest po prostu taki średnio słabszy, powiedziałbym. Przyspieszenie, no to jak widzicie. Jestem na przedzie, ale ktoś mnie tam dogania. Ciekawe w ogóle kto. Mazda RX-7. RX-7 chyba fajnie się driftowała, ale to nie w tej grze. Może jak mi się już te gry mylą. Kurde. Bo grałem na przykład dużo... O! Driftowałem w sensie dużo RX-7 w którymś tam gridzie. I bardzo fajnie przerobiona była. A, ale nieźle pluje, nieźle pluje. Widzę, że sobie daje radę na zakrętach. Tutaj mamy aż, moi drodzy, trzy okrążenia, więc... No jest tego trochę, tak? No i kończymy powoli ten wyścig. Jak widzicie, trwał on 11 minut, kupa czasu. Chyba ze 4 razy ziewałem podczas jazdy. Kurde. No ale ukończyłem sobie. Powiem wam, że tym Mercedesem niespecjalnie mi się jeździło. Nie był to dobry samochód na te kręte drogi. Teraz mamy Dodge'a Challengera Concept. Jest to ostatni wyścig w tej grze. Moi drodzy. Wow! Ej! Kojarzę trasę. Central Coast. Na 100%. Ale wyrwałem na początku. No zobaczymy, jak będzie dalej. Zarzuca ładnie. I tak, to jest ten Dodge Challenger, którego znamy z Worda. Znaczy, ja znam z Worda, jak już mówiłem wcześniej. I...
prowadzi się bardzo fajnie. Jest trochę podsterowny, właściwie nadsterowny też, bo jak widzicie przy skręcie nieco mu zaczyna zarzucać dupę. No ale ten skręt nie jest wcale taki słaby. 300, 15, 20, 26 km/h to jest całkiem mało w sumie jak na trzecią klasę. Chociaż czy ja wiem, tu potrzeba więcej. Tutaj trzeba mieć dobre przyspieszenie w tej grze i tyle. Nic więcej. Pojedziemy sobie tu. Skrót jest pewnie zablokowany. Tak, bo nie ma sensu jechać. To jest trasa Central Coast. Dużo szybciej ją sobie przejedziemy niż tą poprzednią, którą jechałem. Dlatego, że... O, więcej zrobię. Zobaczcie, jaki jestem kutas. Wyprzedziła mi karera. Gdzie ona pojedzie? Nie tu! Ja chciałem prosto jechać. Ojej. No nic. Minuta 39 i tak myślę, że będzie minuta 10 jak ukończę pierwsze okrążenie. Więc... Znaczy 2 minuty 10 sekund jak ukończę pierwsze okrążenie. Tak więc dużo, dużo szybciej sobie przejadę ten wyścig niż jechałem poprzedni. O, nawet szybciej niż 2 minuty 10. 2 minuty 1 udało się przejechać. Naprawdę, to się, będę jechał ile? 6 minut mam jechać, tak? Mamy tutaj 3 okrążenia. Jest nas nadsterowny, widzicie? Hamulce są ustawione chyba na przód, bo gdy hamuję nożnym, to tył mi po prostu leci do przodu. Ale w dobrym kierunku, więc nie jest źle. Bardzo ładnie pruje, chociaż powiem wam, że poziom trudności w tych ostatnich wyścigach się podniósł. Na niektórych tam etapach poprzedniej tej wojnie wyścigowej powiem wam, że doganiały mnie te Mazdy RX-7. Karera mnie chyba teraz wyprzedzi. Szkoda, że nie mogę się na bok spojrzeć. Ciekawe jak to wyglądało. Na pewno fajnie taki pojedynek, co? I powiem wam szczerze, że no raczej Dodge Challenger nie miałby żadnych szans w rzeczywistości z karerą GT. No ale to jest na szczęście gra, więc bawimy się. Okej, i zdaje się, że walka tutaj dobiega powoli do końca, ale uważajcie, bo goni mnie Carrera GT, kurczę, nie mogę się wysłowić. Jedzie zaraz za mną i jest niebezpiecznie blisko. Podejrzewam, że gdybym popełnił jakiś większy błąd, to mogłoby to się skończyć moją porażką. Ale spokojnie. Nie wytrzymam po prostu. Ojej. No i ukończyłem Need for Speed Carbon. Ja to po prostu umiem kończyć gry. No nic. Need for Speed Carbon skończony. Zostało mi tam jeszcze chyba kilka wyścigów do przejechania w karierze. Pokażę wam. Niechlubnie. Moja korweta pięknie wygląda, co? Przynajmniej ja tak uważam. Mapa wygląda tak. Mamy tu kilka wyścigów do przejechania. Ale powiem wam szczerze, że te wszystkie już przejechałem właściwie, szczerze mówiąc, tako, prawda? Więc mam 75%, jest po prostu kwestia zrobienia tych wyścigów, robienia jakichś tam wyzwań i tak dalej. No ale tego w to już się nie będę bawił. Moja korweta wygląda fajnie, no, to jest mój ostateczny samochód. No i samochody, aha, tutaj może sobie jeszcze ulepszać coś tam. Na końcu gry mój garaż wygląda w ten skład. Nie to, kariera. Kontynuuj. I moje samochody wyglądają tak. Corvetta Z06 Murcielago, Mercedes-Benz SLR, bardzo fajny, Mustang GT,
Charger RT, DB9, no i tyle. Najbardziej lubię chyba tą Corvette i Mercedesa. Są bardzo ładne samochody obydwa. Corvette wygląda niesamowicie, prawda? Ta linia tutaj, no mi się bardzo podoba. No nic, Need for Speed Carbon. Bardzo fajna gra, jak widzicie, tuning był rozbudowany. Wiele się działo. Fajne drifty, przede wszystkim drifty. Oj, to jest moje życie w tej grze. Bardzo dynamiczne. Serdecznie wam dziękuję, że byliście ze mną. Bardzo, 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 bardzo dziękuję wszystkim osobom, które oglądały mnie od początku do końca w tej grze. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.